Na pewno mieliśmy bardzo dobrego przeciwnika, bo Lokomotiv Moskwa to jest słynny klub, słynny rosyjski klub, który gra bardzo dobrze, który ma mnóstwo pieniędzy w budżecie, może sprowadzać sobie zawodników wysokiej klasy. Dzisiaj pokazali, że dobrze potrafią grać w piłkę, ale ja uważam, że nieźle z nimi zagraliśmy. To nie był mecz taki, że byliśmy chłopakami do bicia, bo bramki, które straciliśmy, to nie były bramki po jakichś wspaniałych akcjach, tylko tam niektóre indywidualne po prostu błędy i jeszcze kontrowersyjne karne, a my mieliśmy swoje sytuacje, które jakbyśmy wykorzystali, to na pewno nie przegralibyśmy tak wysoko, jak przegraliśmy. Po to są te sparingi, żeby jeszcze coś poprawiać. No, to nie jest powiedziane, że już wszystko zostało zamknięte. No, cały czas trwa okres przygotowawczy. Trenerzy sprawdzają pewien rodzaj gry i na szczęście te błędy się zdarzają w sparingach, a miejmy nadzieję, że nie będą się zdarzać w meczach mistrzowskich.